To jest program Wyszukanie. Krzysztof Czoban tradycyjnie z lokalu na Fontannach po raz kolejny witam, a dziś człowiek, który chce przebiec koronę maratonów, ba, powiem więcej, z Radomiem na ustach, ale także z Wojskiem Polskim, bo to żołnierz i człowiek, który właśnie w ten sposób w 2018 roku chce uczcić stulecie Wojska Polskiego i stulecie polskiego lotnictwa, nie kto inny, Łukasz Pochylski. Cześć Łukasz. Witam serdecznie, Krzysztof. Powiedz, biegnący patriota, tak się nazywa ten projekt. Tak, dokładnie. No projekt, który bardzo fajnie pokazuje dużo ambicji, poświęconego zdrowia i pewną ideę, która, rozumiem, Ci towarzyszy. Czy będzie towarzyszyła w 2018 roku? Znaczy ta idea, mówię, patriotyzm jak najbardziej jest mocno zakorzeniony w sercu i tak ja uważam, że powinien u każdego Polaka kwitnąć z każdym rokiem. Bardziej żołnierza. Myślę, że nie ma takich, których nie ma. Nie, tak myślę właśnie i to coraz częściej widzi się to na co dzień tak naprawdę na ulicach. Oby tylko samych tych fajnych, takich ładnych, nieskrajnych przykładów. Ale tak naprawdę, no mówię, ten projekt powstał tak naprawdę z miłości do ojczyzny. Jestem dumnym Polakiem, dumny z tego, że skąd pochodzę, z Radom. Z Michałowa. Tak jest, do tego jeszcze Michałów. Dokładnie. I mówię, a do tego pasja biegania. Jakaś tam zakorzeniona też od może nie od maleńkości, bo kiedyś piłkę się grało, później mówię, poszedłem do liceum, tam spotkałem trenera Leszka Trzosa, pozdrawiam serdecznie, świetny trener. Zaszczepił. Tak, zaszczepił, pokazał, mówię, a do tego mówię, człowiek z wielką pasją i świetny trener. Pokazał, zaszczepił, świetna ekipa, tak naprawdę klasa była taka sportowa, biegaliśmy, ale nie takie dystanse jak teraz. I mówię, dzięki tej pasji i dzięki tej z miłości i z pasji do biegania powstał projekt o nazwie Biegnący Patriota. Tak naprawdę na przełomie 16-17 roku jakoś mi to weszło mocno do głowy. Ja się to tak dowiedziałem właśnie w pierwszej połowie tego roku, czyli już gdzieś tam to okiełkowało, bo już zobaczyłem i Facebooka i inne tak, kwestie, coś zaczęło się tam dziać, mówię, ja nigdy nie miałem do czynienia z takimi projektami, że tak powiem. Od zawsze marzyłem. Odkąd zacząłem biegać troszeczkę większe dystanse, dłuższe, typu maratony, to wtedy tak naprawdę no, najpierw była korona polska, tak jak rozmawialiśmy. Bo to już za tobą. Tak, to już 14 rok, w ciągu 6 miesięcy, 6 dni dokładnie zrobiłem dwie korony, półmaratonów i maratonów Polski. Czyli wszystko w jednym roku? Wszystko w jednym roku, w 15 weszła też jeszcze następna połówka maratonów, szlem Komandosa, szlem Lubiniecki, to takie już takie specyficzne rodzaje biegania. No tak jak mówię, no, tego było dużo, około 40 startów w ostatnich 3-4 latach tak naprawdę i to różnego rodzaju, już nie liczę medali, to jest troszeczkę, ale to i tak nie są jeszcze multimedaliści, a to tak naprawdę medal to taka fajna pamiątka, symbol, dokładnie. Tak. Mówię, ja tu nie biegam na świetnym jakimś poziomie, na takim myślę, ale że średniakiem. Ale zapytać, a maraton tak. W jakim czasie ukończony? Tak naprawdę to było Dębno, tak jak rozmawialiśmy, to 4 lata temu taki no, najlepszy wynik 3:12, ale to no, umówmy się do tych najmocniejszych zawodników, najlepszych, to... A gdybyś potrenował, bo ty, o czym także za chwilę, biegasz komandos, biegasz pod górę z plecakiem, w pewnym uzbrojeniu i tak dalej, uzbrojeniu w tej sprawie oczywiście. Gdybyś się skupił na poniżej 3 godzin... Myślę, spokojnie, tak, to jest tak, bo mówię, tam tak naprawdę to wtedy raczkowało, tylko że w którymś momencie też nastała taka blokada. Jak to zrobić? Wszystkie maratony w koronie zrobiłem poniżej 3:30 i tak naprawdę bez większego bólu. Dobiegałem na 3:20, 3:26, 3:25. Było to tempo po 5 minut i w którymś momencie, kiedy tam było 12-10 km do końca, zaczynałem przyspieszać. Ale to mówię, to jeszcze to nie jest to bieganie, które tak naprawdę powinno być. Tylko że w tym projekcie nie chodzi o wygranie tych maratonów, bo to tu jest zupełnie inna idea. Mówię, chciałbym jako żołnierz Wojska Polskiego, jako żołnierz Sił Powietrznych uczcić stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę w 2018 roku. I też, może nie wszyscy wiedzą, jest też piękna data, stulecie wojskowego lotnictwa w naszym kraju. Akurat takie daty nam się nie powtórzą już na pewno do następnych 200 lat. Za naszego życia nie. Na pewno nie. A nawet gdybyśmy dożyli, to już nie będziemy biegać, na pewno. Dlatego mówię, powstał ten pomysł, dowiedziałem się, jak to zrobić, później się dowiedziałem, ile to kosztuje. To za chwilę o tym, bo ja chciałbym zaznaczyć, że to nasze spotkanie nie jest... No, oczywiście pewnie tak, że wszyscy ci, którzy oglądają, dowiedzą się o tym projekcie. Natomiast także sama idea, i o tym chciałbym porozmawiać, jest ważna o tyle, że
ty w przeciągu 2018 roku zaliczysz koronę maratonów świata. Taki dokładnie. Jest plan. Tak. To jest 7. Takie założenie. 7 na 7 kontynentach. Tak, tak jest. Na 7 kontynentach. Pierwszy już w styczniu przed tobą, tak? Pierwsze dwa. No właśnie, jak to będzie wyglądało? W tym w zasadzie staje się Antarktyda, czyli tak, najtrudniejszy ze wszystkich. Najtrudniejszy i najbardziej okupiony finansowo, że tak powiem. Tak. Tak, 26 stycznia już jest wszystko dopięte na ostatni guzik, oby tylko, tak jak rozumieliśmy, zdrowie dopisało, bo tak. To jest, no tego się nie da, że tak powiem, wykalkulować. Na razie trzeba biegać, jeszcze raz biegać. I trenować, tak jest. No mówię, pod opieką trenera Leszka Czosa teraz jestem, wróciłem, że tak powiem, po latach. I mówię, 26 stycznia wylatuję do Chile, Patagonia. Tam będzie pierwszy z korony z biegów maratońskich w Punta Arenas. To jest najdalej wysunięty port, z tego co wiem, na południe na południowej półkuli. Później w zasadzie od tego będzie zależało, jak okno pogodowe się otworzy. Będzie 3 albo 2 albo 4. W zasadzie może być też tak, że możemy wylecieć i w nocy, bo skończyć o 14, o 15 maraton. Zależy się od tego, jak tam organizatorzy ustalą, a wylecieć na Antarktydę. Bo to chodzi o okno pogodowe, żeby po prostu były warunki sprzyjające do tego, żeby można było w ogóle to przebiec. Tak? No i przede wszystkim przelecieć najpierw na, dokładnie, a potem i przelecieć, przebiec, tak? Wylądować, tak. Tam nawet jest w umowie zawarte, że jeśli by się coś, nie daj Boże, wydarzyło, to wsiadamy do samolotu, bo mówię, no życie ludzkie jest najważniejsze. Jasne. I wracamy. I wtedy oni już to ustalają, czy za wypłatą, czy w innym terminie. Trzeba także tu oddać ci honor, że chłopie, jak ty załatwiłeś sobie pakiet na Antarktydę, bo wiem, pakiet, że to jest kilka lat. Porównywane z cudem, tak naprawdę. Tak, kilka lat się czeka i ludzie, przypadek? Którzy, nie sądzę. Nie, którzy mają kupę pieniędzy, tak, nie mają tyle szczęścia, ile ty miałeś. Tak, zadzwoniłem do pewnego biura, tak w zasadzie chyba jedyne biuro podróży, które się tym zajmuje, Logos Travel, Marek Śliwka, mógł tutaj polecić, tak? Mega człowiek, mega biuro, mega obsługa tak naprawdę. Zadzwonię do nich i tak jak rozmawialiśmy, tak jak to określić, na wielkim takim animuszu, powiedziałem po prostu, że potrzebuję tego pakietu, bo mam taki cel, takie zadanie, sobie ustaliłem w głowie, jest projekt, taki tak się nazywa. Już kolejka na pewno była długa, nie byłeś... Była, no od 3 do 5 lat z tego, co się orientuję. No mówię, to zależy się od tego, jakie lata i jak dużo chętnych jest osób, ale tam bodajże maraton jest organizowany od 92 roku, no i jest okupiony strasznymi pieniędzmi, to jest raz, a dwa, że bardzo dużo chętnych. No mówię, tam biegają ludzie może nie z najwyższej półki, ale ludzie, którzy mają przede wszystkim pasję i pieniądze. No a i przede wszystkim pieniądze. Cel, tak, no i cel, tak. Korona, bo to tutaj korona, tak? W moim przypadku tak, jak tak. Najbardziej, bo mówię... To... Znaczy mówię, ci ludzie, którzy biegają Antarktydę, no, tak. To oni to robią tylko dlatego, żeby... Tak, wiesz, w zasadzie to tak samo dla większości Polaków jest, po co jechać do Dębna, nigdy by tam tak, nikt nie jest, pojechał. Dokładnie. Ale najstarszy maraton w kraju. No, ale wiesz, tam mieszka 2,5 czy tam tak. 5 tysięcy osób. Urokliwa miejscowość, ale to co tam robić? Ale to właśnie tam w latach 70. zorganizowali pierwszy maraton, który jest najstarszy. Fajna trasa, zobacz. No zobacz, to tak, tak. Fajna trasa. I mówię, no 26 stycznia wylatujemy do Chile, później mówię, w zależności od tego, koło 1 lutego, 2 Antarktyda, wracam na stary kontynent, chyba będę już 6 lutego z powrotem. Mam nadzieję, że się na połówkę komandosa jeszcze załapię, mam nadzieję, że to przeniosą jakoś tak, bo mówię, chciałbym jeszcze też w przyszłym roku zrobić szlem kolejny komandosa, w to wchodzą też 3 biegi tam, ćwiartka, połówka i pełen maraton na jesieni. A później w projekcie będą zawarte też maratony, tyle o ile może nie jakieś największe na świecie, ale próbowałem znaleźć fajne biegi i blisko, żeby jednak z tego projektu trochę uciec z kosztami, bo obliczając projekt z suplementacją, z uposażeniem, ze sprzętem, z wylotami, z zakwaterowaniem. Cały, mówisz o 7? Całość. Ile? No dalej. 70-80 tysięcy złotych. Sporo. Jednak przepraszam, wariata, który chce sobie pobiegać. Tak, prawda? Ale było trochę wariatów w końcu, okay, bym stworzył. Zgoda, tylko że wiesz, ktoś mógłby pomyśleć sobie z boku, nie wiem, 70-80 tysięcy płacić. Można za to, kupić sobie mieszkanko jakieś. Nie, no prawda, na pewno. Tak, na pewno. Myślę, że z rynku małe, swojego, ale by się na pewno dało. Więc no właśnie, mieć coś swojego. Tak jest. Będziesz miał coś, czego się tak naprawdę zmierzyć nie da. Dużo satysfakcji. Nie zmierzymy tego, bo to coś zostaje. I historii. Tak jest, tak jest. A znasz Radomianina, który to zrobił? Powiem szczerze, że w historii Wojska Polskiego nie ma żołnierza, który to zrobił do tej pory, z tego co się orientuję, a Radomianina
Z tego co wiem, to też nie ma. Mhm. Jest tylko 17 Polaków, którzy przebiegli, którzy zrobili koronę. Nie wiem ilu, tak naprawdę nie doszukałem się tego, ilu zrobiło to w ciągu jednego roku, bo to też jest duże obciążenie dla organizmu. No, no najlepsi taka... zawodnicy biegają jeden, dwa, no może trzy w ciągu roku. Tak, no. Tak, ja nie jestem najlepszy, ja dam radę. Okay. Poczłapię. Już tak, że rozmawialiśmy, to jest ogromne spustoszenie dla organizmu. Jest, na pewno będzie. No właśnie, powiedz, w lutym masz ten drugi, potem będzie... czas na Europę, Australię, tak, Amerykę tak. Północną. Będzie, znaczy Europa. Europa będzie ostatnia. Może tak. Pierwszy będzie w Chile, później będzie Antarktyda. Czyli mamy Amerykę Południową i Antarktydę. Antarktyda, tak jest. Później będzie Jerozolima. Tak ładnie. Ale traktowana jako? Tak, jako Azja. Jako Azja. Jako Azja, dokładnie. Jerozolima jako Azja, tak? Nie jako Afryka. Nie. Izrael, okay. Jerozolima. Dobra. Później będzie Agadir w Maroku i to będzie już Afryka. Rozumiem. I tam będzie bardzo gorąco. I tam jest, zdaje się, częściowo pustynny, tak? Tak, tak. Tam ogólnie w Jerozolimie też się chyba wybiega poza miasto, bo oni nie zamkną, mówię, tam bardzo turystyczne. Miasto. Później będzie Park Narodowy Ban Av, to jest w Kanadzie. Mówię, wybieram przede wszystkim te, które mają w zakresie, że tak powiem, biuro turystyczne Logos, gdzie mogą mnie wysłać i gdzie mogą załatwić pakiety startowe, bo jak wiesz sam, że z niektórymi pakietami na świecie łatwo, może nie być łatwo. Później Sydney. Mam rodzinkę właśnie, pozdrawiam serdecznie od trenera Leszka Czosa, jest córka. Mam nadzieję, że mnie przyjmiecie. Mam nadzieję, że mnie przyjmiecie na ten tydzień czasu aklimatyzacji, bo już mogę wracać na następny dzień do domu. I kończę 40. jubileuszowym maratonem warszawskim u nas. Czyli pięknie. Czyli byłoby cudownie. To jest ostatnia dekada września. Dokładnie. Wrzesień. Sam wrzesień, w listopadzie 11 myślę, że już będą, zbiorę wszystkie biegi maratońskie, wyślę to do Seven Continents of Marathon. To jest taka, nie wiem, fundacja, stowarzyszenie. Taki światowy ZIS Kraków, tak? ZIS Kraków, dokładnie to jest to. To, co się w Polsce odbywa. Ale dokładnie to jest na tej bazie, nie? Bo to jest, mówię, to jest najbardziej globalne. Jest jeszcze ekstremalna korona maratonu świata, którą się biega. To są już dopiero wariaci. Biega się ją 7 maratonów na 7 kontynentach w 7 dni. No nie, to już... No to już trzeba. Powiedz, bo wydałeś już, tak rozmawialiśmy, prawie czy ponad połowę tych pieniędzy. Tak. Jeszcze nie zacząłeś biegać. Jeszcze nie zacząłem biegać, w ogóle nie wyleciałem. Ten projekt oznacza także pewnego rodzaju zbiórkę pieniędzy, bo to jest oddaj 1 zł, tak? Nie, to jest, znaczy to bardzo brzmi? Podobnie, to jest projekt, nazywa się Biegnący Patriota i z takim hasłem przewodnim wymyślił chorąży, miałem go pozdrowić, Grzegorz Kapturkiewicz, pozdrawiam serdecznie. To jest dorzuć 1 zł dla biegnącego patrioty. Aha. Czyli kwestia jest tego, że ta złotówka tak naprawdę nikomu nigdy nie leży. To jest tak mała wartość, ale jednak jeśli chodzi o na przykład o taki projekt międzynarodowy i tak naprawdę nasz, bo to jest, mówię, to hołd dla Polski, mówię, uczczenie tego tak naprawdę tej pięknej rocznicy. I ta złotówka tak naprawdę potrzebowałoby na przykład 80 tysięcy tylko pasjonatów ludzi, którzy mogliby dorzucić tą złotóweczkę tak naprawdę. A druga sprawa jest jeszcze, o czym nie rozmawialiśmy, że cała kwota ponad projekt, jeśli, bo mówię, ja nie potrzebuję z tego, a nawet złotówki nie wezmę, mogę być rozdziany pod każdym względem. Kwestia jest tego, że ten projekt to też niejako hołd dla Polski, ale też dla ludzi, bez których ta niepodległość, bez której niepodległości w Polsce by nie było, tak może, którzy do tej pory cały czas mają problemy. Są weterani, kombatanci, ludzie. Czyli ludzie, o których musimy wręcz pamiętać. Przede wszystkim, bo to jest nasza historia i to bez nich nie byłoby tego, gdzie teraz siedzimy na spokoju, rozmawiamy sobie, tak? Gdzie ja mogę sobie spokojnie wylatywać za granicę, gromadzić pieniądze, nawet tą zbiórkę, tak, od ludzi. To jest wszystko dzięki nim tak naprawdę i mówię, i chciałbym, jeśli dałoby radę, mówię, jeśli dotarłbym, bo oczywiście ja jako funkcjonariusz, jako żołnierz nie mogę oczywiście przyjąć żadnych pieniędzy i mówię, to będzie wszystko przez stowarzyszenie. Tak. Ja potrzebuję tylko na wyloty i żeby tą koronę przywieźć na 11 listopada, przekazać ją naszemu prezydentowi, może uda się w Warszawie. Pierwszy raz by to takie coś było stworzone, pierwszy raz żołnierz by to przebiegł, przywiózłby to do kraju. Byłby to piękny gest, moim zdaniem, tak od siebie nieskromnie to mówię, ale mówię to z tego, co wiem, orientuję się, nikt wcześniej na to nie wpadł. A druga sprawa, że jeśli zebralibyśmy jakąś sumę pieniędzy ponad ten projekt, od 11 listopada do następnych świąt na 2018 rok,
jest bardzo krótki okres tak naprawdę, a bardzo dużo ludzi jest potrzebujących. Mówię o tych właśnie weteranach, kombatantach, którzy tak naprawdę no, mają już... Wszystko, co ponad to ponad na przykład przekazać. Tylko, że nie mówię, że ja, bo ja nie wiem, co oni potrzebują. Jasne. Działamy przy szlachetnej paczce od 4 lat, tutaj, jeśli chodzi o żołnierzy z Radomia, od nas z jednostki. Dzięki wsparciu w ogóle naszych dowódców, bo to oni nas wysyłają, dają też sprzęt. Pomagamy, przewozimy. Krzysztof, po takiej akcji doceniasz 4-5 razy bardziej to wszystko, co masz w domu. No, szczególnie jeżeli to nie jest tylko twój wymysł, od czego zaczęliśmy na początku. Tak. A za tym się kryje idea także właśnie umiłowania do ojczyzny poprzez wsparcie dla tych, którzy stracili trochę zdrowia. Dzisiaj sam na emeryturze, dzięki nim siedzimy. To niektórzy do gesty, już nie żyją tak, już o tym, teraz. O tym mówimy, ale to są gesty takie ponadwymiarowe. No, tego się nie da po prostu tak. To jest pieniądze, to tak. Dokładnie. O tym właśnie, no mówię, ty ładnie to ubierasz słowa, mówię, ja trochę się może i stresuję, jest pierwszy raz Ale to ważne, żeby także powiedzieć, że to są rzeczy... Ponad materialne, ponad nami, tak naprawdę, no, których się nie da, że tak powiem, wyliczyć w żaden sposób. No. A ci ludzie cały czas czegoś potrzebują i to mówię, to są takie prozaiczne, błahe rzeczy, nie wiem, typu, nie wiem, buty, swetry, kurtki, nie wiem. Proza życia często, tak? Taka no naprawdę mi ta... A powiedz, jak szefowie, jak w ogóle dowódcy zapatrują się? Mówią, dowódca... Bo oczywiście wiem o tym, że no ty niejednokrotnie już musiałeś także brać odpowiedni urlop na bieganie i także już rozumiem, że to twoje wariactwo pewnie zaakceptowali albo zrozumieli, że ono istnieje na przykład, powiedzmy tak, no ale wojsko to służba. Tak, więc, przede wszystkim. No więc właśnie, więc to także wziąć trzeba pod uwagę, że ty trochę tych dni urlopowych wykorzystasz tak, w przyszłym roku. Dokładnie i dlatego na przyszły rok, w tym roku udało się, że tak powiem troszeczkę od zaplecza, w tym roku byłem pół roku na kursie podoficerskim, udało się po 6 latach, wysłali, dziękuję bardzo, dali szansę, wykorzystałem, mam nadzieję, że się nie zawiodą kolejny raz. Zielone światło od dowódcy, od pułkownika Skowronia jest, dał mi zielone światło, jak najbardziej. Tak, pozdrawiam serdecznie, dziękuję bardzo jeszcze raz. Urlopy, oczywiście to w moim zakresie. Jasne. Udało się zaoszczędzić 13 dni z tego roku i mam 26 dni w przyszłym. O, także myślę, że spokojnie. No. Tak jak mówię, fajnie udało się, bo myślałem, że Warszawa nie może wchodzić w grę. A Warszawa tak naprawdę nie będzie okupiona żadnymi kosztami, bo to jest około 100 zł i dojazd do Warszawy. Na BlaBlaCarze jakoś dojadę. Nie zapomnij o pakiecie. Tak jest. I żeby chociaż zapisy już trwają na Warszawę. Pewnie wiem. Nawet szczerze powiem, że jeszcze nie patrzyłem, ale to zawsze wcześniej. Czy na półmaraton, na pewno półmaraton? Na połówkę jest 11. To za chwilę. 11 czy 13 już chyba nawet leci. Tak. Połówka jest na pewno, Krzysiu. No, a z maratonem będzie... może będzie już od początku roku ruszony. To zdrowia życzyć? Przede wszystkim. To jest tylko to. Mówię. Kasa się znajdzie. Kasa, no, szczerze, nadzieja matką głupców. Ja mam nadzieję, że się znajdzie. Może tu mówię, mogę skierować się. Śmiało. Jeśli byłyby jakieś firmy zainteresowane, mówię, radomski, taki lokalny nasz patriotyzm, bo tak naprawdę też ładnie by to wszystko wyglądało. Ja zrobię szatą robotę. Jeśli dałoby radę, mówię, powierzchni reklamowych na kurtce, na leginsach, na butach, rękawiczkach i czapce. Troszeczkę jest, także zachęcam serdecznie. Mówię, projekt myślę, że jest dobry, no, nieskromnie. Nie, jeszcze jak z Radomiem, kurczę. Tak jest, Radom jak najbardziej, mówię, skieruję się też, może coś z miasta, może zobaczymy. Biegnący patriota, Łukasz Pochylski, dziękuję serdecznie. Dziękuję ślicznie. I zdrowia, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do